10 najstarszych piłkarzy w historii. Przywykliśmy, że piłkarze około 30 kończą karierę. Ten przedział 30 40 to jest czas na piłkarską emeryturę. Przedstawię wam dziś 10 najstarszych piłkarzy, którzy naprawdę długo dawali radę. Teddy Sheringham, angielski piłkarz występujący na pozycji napastnika. Zawodował karierę, rozpoczął w 1982 roku w Millwall. Dla tego zespołu rozegrał ponad 200 spotkań ligowych i strzelił niemal 100 goli. W późniejszym okresie występował w Tottenhamie Hotspur, dla którego zaliczył 166 występów. Dla kogutów strzelił wówczas 76 goli. W 1997 roku Sheringham podpisał kontrakt z Manchesterem United, z którym trzy razy zdobywał Mistrzostwo Kraju oraz zwyciężał w rozgrywkach Ligi Mistrzów, Pucharu Interkontynentalnego oraz Pucharu Anglii. To właśnie w Manchesterze miał swoje najlepsze lata. Zasilił również West Ham United. Teddy Sheringham urodził się w 1966 roku, a karierę zakończył w 2008 roku, mając 42 lata. Rivaldo Piłkarz brazylijski, który występuje na pozycji napastnika, uczestnik mundialu w 1998 roku i w 2002. W 1999 roku został uznany za najlepszego piłkarza świata przez magazyn World Soccer oraz FIFA. Jest także laureatem złotej piłki w plebiscycie France Football. Występował m.in. we FC Barcelonie, AC Milan oraz Ike Ateny. Rivaldo urodził się w 1972 roku zaś oficjalnie zakończył karierę w 2015 roku, czyli miał 43 lata. Farid Mondragon, kolumbijski piłkarz występujący na pozycji bramkarza. Z reprezentacją Kolumbii występował m.in. na Igrzyskach Olimpijskich w 1992 roku. W reprezentacji seniorskiej Mondragon zadebiutował 21 maja 1993 roku z remisowanym 1-1 spotkaniu z Wenezuelą. W 1994 roku został powołany przez Francisco Maturanę do kadry na Mistrzostwa Świata w USA. Kolumbia odpadła z Mistrzostw po fazie grupowej, a Mont cały turniej spędził na ławce rezerwowych. W 1998 roku został powołany do kadry na Mistrzostwa Świata we Francji. Na tym turnieju był podstawowym bramkarzem Kolumbijczyków. 24 czerwca 2014 roku stał się najstarszym zawodnikiem, który zagrał na Mistrzostwach Świata. Mondragon miał wtedy skończone 43 lata i 3 dni. Urodził się w 1971 roku. W 2014 roku zakończył karierę i miał wówczas 43 lata. Aleksandar Duric, bośniacki piłkarz grający na pozycji napastnika, reprezentant Singapuru, zawodnik klubu Tempines Rovers występującego w singapurskiej S-League, uczestnik letnich Igrzysk Olimpijskich w 1992 roku rozegranych w Barcelonie. Kilka lat temu zajmował pierwsze miejsce na liście aktywnych zawodników z największą liczbą zdobytych goli w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo kraju i 30. pozycję na liście zawodników z największą liczbą zdobytych goli w historii w rozgrywkach ligowych o mistrzostwo kraju. W 2007 roku Durić uzyskał singapurskie obywatelstwo. Swój debiut w reprezentacji zaliczył 9 listopada w meczu przeciwko Tadżykistanowi, w którym zdobył dwie bramki. Aleksandar Duric urodził się w 1970 roku. W 2014 roku zakończył karierę piłkarską i miał wtedy 44 lata. Dave Bissant, piłkarz angielski występujący na pozycji bramkarza, rozpoczął karierę w latach 70 XX wieku. Były gracz m.in. w Wimbledonu FC i Chelsea FC. Rozegrał dwa mecze w pierwszej reprezentacji Anglii w piłce nożnej. Później został trenerem bramkarzy w reprezentacji Irlandii Północnej. Zrezygnował z funkcji trenera w 2007 roku. Urodził się w 1959 roku, a karierę zakończył w 2004 roku, gdy miał 45 lat. Andrea Perobon. Jest włoskim trenerem piłki nożnej i byłym zawodnikiem, który grał głównie dla Citadella jako bramkarz. Pracuje jako trener bramkarzy w tym właśnie klubie. Ma rekordowy tytuł najstarszego profesjonalnego gracza w historii włoskiego futbolu. Andrea urodził się w 1969 roku. W 2015 roku zakończył piłkarską karierę, mając 46 lat. and the leg. Walijski piłkarz i trener piłkarski jest nieoficjalnym rekordzistą świata w najdłuższym wrzucie z autu. Występował w takich klubach jak Swansea, Birmingham, Reading czy Cardiff. W reprezentacji Walii zadebiutował 24 kwietnia 1996 roku w przegranym 0-2 meczu ze Szwajcarią, w którym został w 30 minucie zmieniony przez Garego Spida. Ostatni mecz w kadrze rozegrał 28 marca 2001 roku a rywalem była Armenia. Spotkanie zakończyło się remisem 2 do 2. Jest trzykrotnym zdobywcą pucharu Wali oraz mistrzem wali. Andy Leck urodził się w 1966 roku, zaś karierę zakończył w 2012 roku i miał 46 lat. John Barrich, angielski były bramkarz piłki nożnej. W swojej karierze grał w 29 różnych klubach. Ogólnie rzecz biorąc, Barrich zagrał 771 meczów ligowych w lidze angielskiej i szkockiej, a także kilka innych na poziomie innym niż ligowy. Jeśli chodzi o te 29 różnych klubów, to z takich bardziej znanych można wyłapać Blackpool, Aston Villa, Crystal Palace, Newcastle United, Lincoln City czy Manchester City. Jak to się stało, że tak dużo tych klubów? Na początku jego kariery było nieźle, bo grał w klubach tak od 2 do 4 lat. Cyrk się zaczął w 1993 roku, bo w tym roku wystąpił aż w czterech klubach. Już rok później, czyli w 1994 roku, Rozegrał mecze w barwach ośmiu klubów, z tego najwięcej rozegranych meczów w barwach jednego klubu w jednym roku to cztery. W 1995 roku rozegrał mecze w zaledwie pięciu klubach, zaledwie na jego warunki oczywiście, a w 1996 roku odwiedził siedem klubów. Baric urodził się w 1951 roku, karierę zakończył w 1998 roku, mając 47 lat. Kazuyoshi Miura, japoński piłkarz grający na pozycji napastnika. W latach 1992 zaliczył 89 występów w japońskiej reprezentacji, zdobywając 55 goli. Jest pierwszym Japończykiem, który odebrał tytuł Azjatyckiego Piłkarza Roku w 1993 roku. Kazuyoshi Miura urodził się w 1967 roku. Karierę zaś zakończył w 2017 Roku, mając okrągłe 50 lat. Marco Ballotta. Były włoski piłkarz występujący na pozycji bramkarza. Karierę zakończył w zespole Lazio i, mimo zaawansowanego wieku, był podstawowym bramkarzem ekipy ze Stadio Olimpico. 18 września 2007 roku został najstarszym piłkarzem, który zagrał w Lidze Mistrzów. Został w klubie, gdzie podjął obowiązki trenera piłkarzy po zakończeniu kariery, jednakże później powrócił do rozgrywek piłkarskich. Grał m.in. w FC Parma, Lazio Rzym czy Interze Mediolan. Marco Balotta urodził się w 1964 roku. W 2008 roku mając 44 lata zakończył karierę w Lacji Rzym. jednakże wrócił do piłki i grał jeszcze w zespole Castelverto Calcio w wieku 51 lat. Dzięki za obejrzenie do końca. Mam nadzieję, że ten odcinek wam się podobał. Dajcie znać w komentarzu, o czym chcielibyście kolejny odcinek i chciałbym was poinformować, że na kanale Inwigilator w ostatnim czasie pojawiły się dwa odcinki takiej animowanej serii krótkich kreskówek. Tam jeden trwa, z tego co pamiętam, 15 sekund, drugi odcinek trwa minutę i jest to satyra na taki otaczający nas świat. Także zapraszam was bo myślę, że wyszło to całkiem nieźle, także krótkie animowane filmy na kanale Invigilator. Także cześć!